Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym filmie w naszej TV Floreali. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, o których mówię i których używam, są dostępne w naszym sklepie. W trakcie filmu pokazują się plansze z poszczególnymi produktami, a w opisie filmu na YouTube linki kierujące do preparatów w naszym sklepie. A dzisiaj zapraszam na wielkie pudrowanie, czyli pokażę, jak stosować produkt zwany antycznym płynnym pudrem, tak by uzyskać efekt, jaki widzicie, a więc mocno pudrowany pojemnik na kwiaty z postarzonymi ornamentami i delikatnie wtopionym dekorem z papieru. W projekcie pudrowanego koszyczka stosowałam gesso do przygotowania podłoża, a także do zrobienia odlewów z foremki silikonowej, farbę czarną matową, farbę białą kredową, dwa kolory pudrów antycznych, kolor pudrowy róż i cynamon, kilka kropel farby antycznej, kolor ciemny brąz, foremkę silikonową z tamperii do uzyskania odlewów, aby przykleić odlewy klej ekspres, lakier matowy do lakierowania całości, do wypełnienia koszyka użyłam też suchej kostki florystycznej i kilkunastu sztucznych stokrotek. Pierwszy etap pracy to przygotowanie podłoża, czyli topowanie pojemnika gesso, czyli podkładem malarskim. Gesso akrylowe, którego używam, oprócz mieszaniny pigmentu, kredy, gipsu, ma w swoim składzie na tyle dużo żywicy akrylowej, że dzięki niej możliwe jest tworzenie odlewów z płytkich foremek silikonowych. Przygotowanie podkładu z gesso szczególnie przydatne, zwłaszcza na takich przedmiotach jak metal, ponieważ w sposób istotny zwiększy przyczepność farby kredowej. I znowu gesso i foremka silikonowa z tamperii. Foremki silikonowe z tamperii w formacie A5 zostały zaprojektowane z myślą o uzyskaniu efektu 3D i stosowaniu odlewów na przedmioty kuliste bądź oble. Po 24 godzinach od nałożenia na przykład pasty modelujących czy gesso akrylowego do foremki można ją w całości nałożyć na świecę i butelkę, co przy szablonie i innych, na przykład uzyskanych z gipsu, odlewach nie jest możliwe. Odlewy te z foremek z tamperii są bardzo elastyczne. Właśnie są idealnie przylegają na butelkach, na obłych przedmiotach, na jajkach, bombkach. Wystarczy pokolorować się później mgiełkami czy farbami akrylowymi i postarzyć bitumem. Z tej właśnie foremki potrzebuję wyciąć 3 odlewy, 2 odlewy w odbiciu lustrzanym i trzeci, w którym umieszczę dekor z papieru ryżowego. Pojemnik pokryty gesso jest chropowaty, więc muszę go wygładzić papierem ściernym. Używam papieru o gradiencji 220. Po prawie dobie wysychania odlewy z gessa są już gotowe do wyjęcia, dlatego delikatnie wyjmuję. Muszę je poprzycinać, aby uzyskać odlew bez niepotrzebnych błonek.
papieru kamiennego wycinam kółko, na które nakleję motyw z papieru ryżowego. Naklejam mały motyw z papieru ryżowego, mały motyw z drobnymi kwiatkami na wycięte koło z papieru kamiennego. Lakieruję lakierem matowym dekor. Lakier matowy, którego używam, daje piękny mat już po pierwszym położeniu. Jest więc idealny do projektów, w których nie trzeba nabłyszczać elementów, a więc z naszego antycznego pudrowania jest jak znalazł. Kolejnym krokiem będzie przyklejenie pary ornamentów w odbiciu lustrzanym. Ornamenty te będą widoczne z tyłu. Do przyklejenia używam kleju Express. Przystępuję teraz do właściwego szabowania, czyli do uzyskania przetarć na tym pojemniku. Przecierki pozwalają na ukazanie spodniej warstwy farby, co sprawia, że nasz pojemnik będzie wyglądał na o wiele starszy niż jest w rzeczywistości. Przecierki wykonuje się najczęściej na krawędziach, zgięciach, załamaniach przedmiotów, chociaż nic nie stoi na przeszkodzie, by stosować je gdzieniegdzie na gładkiej powierzchni postarzonego przedmiotu. W miejscach, w których planujemy przecierki, maluję je na czarno. Pomalowane uprzednio i już suche elementy pokrywam zwykłą świeczką. Chodzi bowiem o to, by uniemożliwić kolejnej warstwie farby przenikania do miejsc, w których chcemy uzyskać przecierane powierzchnie i by w końcu później odkryć na czarno pomalowane miejsca. Kiedy wyschną już wszystkie na czarno pomalowane krawędzie, w miejscach, w których chcę, aby pojawiła się czerń, woskuję je zwykłym woskowym wkładem do T-Lighta. Następnie białą farbą kredową tapuję. Tapuję, czyli zamiast pędzla używam kawałka gąbki. Tapuję dekory i cały pojemnik. Farby kredowe są najbardziej odpowiednie do projektów utrzymanych w klimacie szaby, właśnie w tym klimacie, w którym chcę zrobić mój pojemnik. Farby są po wyschnięciu niezwykle aksamitne, są miłe w dotyku. Mają zgaszone kolory, przytłumione przez talk i kredę, która jest ich głównym składnikiem. Kolor czarny farby kredowej jest w zasadzie taki głęboko ciemnoszary, stąd farby kredowe są używane głównie w projektach vintage, używane do przecierek. Wszędzie tam, gdzie ważne jest wywołanie efektu postarzenia, przydymienia, przygaszenia. Ja dzisiaj używam białej farby kredowej, najbardziej popularnego koloru w dekupaż.
Aby dokładnie pomalować pojemnik i dekory, muszę malować trzykrotnie. Kiedy pojemnik jest już suchy, naklejam klejem ekspres wylakierowany dekor z papieru ryżowego, a później na niego nałożę dekor ornamentowy, który na pojemniku będzie ozdobą główną. Stosuję teraz klasyczną przecierkę, czyli nożykiem florystycznym odsłaniam nieduże czarne fragmenty, które wcześniej były potraktowane woskiem. Z łatwością odsłaniają się czarne, nieduże fragmenty pojemnika. Przystępuję do pudrowania pojemnika, a więc do uzyskania postarzanego pudrowanego różu na całości. W tym celu przygotowałam dwa kolory pudru antycznego oraz kilka kropel farby antycznej ciemny brąz. Pudry antyczne to kolory pudrowy róż i cynamon. Swoje pudrowanie zaczynam od bardziej delikatnego, od jaśniejszego koloru i na pierwszy pudrowy ogień idą ornamenty. Z narzędzi do pudrowania korzystam z pędzla ukośnie ściętego, ale właściwe pudrowanie zawdzięczam własnym palcom. Kiedy pudruję własnym palcem, czuję niezwykłą delikatność i jedwabistość tego produktu, niezwykłą aksamitność pudrowanych powierzchni. Pudry antyczne to jakby skondensowana farba kredowa, jeśli bierzemy pod uwagę wrażenia dotykowe, jakich dostarczają. Puder to mocno napigmentowany fluid, wyglądający jak podkład do makijażu. Jest gęsty, zawiesisty, a po wyschnięciu niezwykle aksamitny i matowy. Jego przeznaczeniem jest tworzenie wrażenia antyczności na postarzanych przedmiotach. Paleta kolorów pudrów antycznych pozwoli nam uzyskać rdzę, patynę lub pleśń.
Lakieruję całość lakierem matowym dwukrotnie. A po wyschnięciu przyklejam 4 małe kokardki klejem na gorąco. Postarzony i przypudrowany na różowo pojemnik będzie uroczo wyglądał z białymi i bladoróżowymi stokrotkami. Docinam więc suchą kostkę florystyczną i klejem na gorąco umieszczam ją na dnie pojemnika. Później osadzam w niej kilkanaście gałązek stokrotek. Produkty, których używałam, znajdziecie w naszym sklepie, a linki do tych produktów umieszczone są pod filmem w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym pokazujemy filmy z testowania różnych produktów do dekupaż. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Pozdrawiam.